Witamy w pierwszym odcinku Stal Masterclass. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przygotowaniu motorycznym w Akademii Stali Rzeszów. Ja nazywam się Karol Zniszczuł, jestem trenerem zespołu U17 oraz U13. Ze mną jest trener przygotowania motorycznego Jakub Sagę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ok, Kuba, wspólnie planujemy sobie razem pracę, przygotowujemy morfocykle. Jakbyś mógł tutaj opowiedzieć parę zdań o tym, w jaki sposób pomagasz mi w tej codziennej pracy. To generalnie spotykamy się co tydzień, ustalamy sobie strategię pracy, bazujemy na koncepcji morfocyklu, czyli na periodyzacji taktycznej. Czym jest morfocykl? Może od tego zaczniemy. Morfocykl, jak sama nazwa wskazuje, składa się z kilku płaszczyzn, z płaszczyzny motorycznej, z płaszczyzny psychologicznej, czyli tej mentalnej, z płaszczyzny typowo piłkarskiej, technicznej, czyli tam to za chwilę ty powiesz, jaka to jest na pewno płaszczyzna, bo tam w to wchodzi jak gdyby aspekt techniczny, taktyczny, tak. Aspekt modelowy, idea gry, koncepty i tak dalej. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, którą ja muszę poznać, żeby móc planować wspólnie później moje rzeczy. Bo jak gdyby można to przygotowanie motoryczne może postrzegać w trzech aspektach. Czy można planować na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest sposób wyizolowany, który kompletnie gdzieś tam nas nie interesuje. My na dzień dzisiejszy tak nie pracujemy. I prawda? Nie będziemy tak nigdy pracować. Chyba że indywidualne treningi będziemy w ten sposób przeprowadzać, gdzie będzie periodyzacja treningu motorycznego, co do którego wchodzi tam trening siły. W takim stylu klasycznym. W stylu klasycznym, tak nie będziemy pracować. Druga to jest sposób, zintegrowany, czyli połączone są wszystkie aspekty ze sobą, natomiast nie ma jeszcze modelu gry. I trzecia rzecz, czyli to jest przygotowanie modelowe. Czyli pod kątem modelu gry, który ty chcesz osiągnąć, czy którym ty chcesz grać w trakcie meczu. Ja do tego dostosowuję później swoje elementy motoryczne. W skład modelu gry co może wchodzić na przykład? No, zasady gry w ataku, zasady gry w obronie, zasady w fazach przejściowych. Generalnie w zespole U17 jest tak, że te zasady gry one są bardzo ogólne. Czyli środowisko dla zawodników jest stosunkowo otwarte po to, żeby unikać schematycznych zachowań zawodników, prawda? Natomiast jest na tyle jakby skonstruowane, żeby też pewnych konceptów zawodników wewnątrz tego środowiska nauczać. Jakby wszystko to, co robimy, wynika w pierwszej kolejności z idei gry, właśnie i to przygotowanie taktyczno-techniczne, ale też to, o czym rozmawiamy często poza treningami, przed treningami, czy często do ciebie gdzieś tam dzwonię, żeby konsultować, jakie akcenty, czy zdolności, czy zmiany, czy przemiany energetyczne wplatać w trening pod kątem taktycznym i motorycznym, żeby to wszystko spiąć w jedną całość, nie? Tak, generalnie taki przykład morfocyklu standardowego wygląda w ten sposób, że zakładamy grając w sobotę, w niedzielę mamy oczywiście dni organizacyjnych zawsze aktywny wypoczynek, zawodnicy dostają indywidualne zalecenia odnośnie regeneracji aktywnej. W poniedziałki mamy już taką regenerację typowo drużynową. Od wtorku, gdzie pracowaliśmy na małych przestrzeniach, pod kątem mocy, dużo zmian kierunków, wyhamowań, siły nóg. Przechodzimy na większe przestrzenie, gdzie pracujemy, czyli tam bardziej przemiany fosfagenowe, fosfokreatyna itd. Nie będziemy wchodzić może w szczegóły. To sobie. Ale ja już zapamiętałem jedną rzecz z naszego ostatniego spotkania. Tak. Wtorki często robimy moc fosfagenową i pojemność fosfagenową. Także my się trenerzy piłkarscy też trochę uczymy od ciebie. Bardzo dobrze. W czwartki też kontynuujemy to w pewnych blokach, tak. Wiadomo. Generalnie wszystkie te aspekty fizjologiczne przemiany jest bardzo pożądane, żebyście wy to pojęli. Czy to jest? Oczywiście w bardzo ogólny sposób. Ja będę później wam narzucał pewne, czy tłumaczył wam pewne aspekty, natomiast czy jak to wdrożyć te elementy do jednostki treningowej. Natomiast wy musicie taką podstawową wiedzę oczywiście też pojąć. To będziemy sobie wtorki, co tydzień, cyklicznie w spotkaniach omawiać sobie w ten sposób. No i przechodząc dalej, czwartek to praca pod kątem szybkości, dynamiki, zmian kierunków. Piątek już przygotowanie do meczowe, sobota
mecz. Generalnie na czym polega planowanie samego mikrocyklu też? Wyszliśmy, tak, morfocyklu, bardzo dobrze. Polega to na tym, że przygotowujemy się do meczu i od meczu, tak? Mhm. Czyli od meczu poprzedniego. Do meczu następnego. Tak, od meczu, czyli pierwsze dwa dni bądź trzy dni, w zależności od tego, jak się ten mecz potoczył. Tak. Poświęcamy na regenerację, pracę na naszych słabościach, mhm, wynikających z poprzedniego meczu, tak? Tak, bardzo często tak jest, że poniedziałek, tak, jakby z punktu widzenia taktyczno-technicznego, pierwsza rzecz, jaką robimy, to jest trening pozycyjny, a druga rzecz to jest właśnie tak zwany soccer problem, który wyniknął w meczu sobotnim. Mhm. Jednym z czynników planowania morfocyklu jest praca, czy podział na elementy słabości tak zwanych zespołu. Co musimy poprawić. Tak. I na pozytywach, czyli na tych, na swoich atutach. Generalnie, standardowo patrząc, no to pierwsze 2-3 dni mikrocyklu czy morfocyklu dzielimy, pracujemy raczej na słabościach, natomiast pozostałe dni pod kątem już też aspektu mentalnego pracujemy na swoich atutach. Tak, natomiast są też pewności siebie. Dokładnie tak. Natomiast są też pewne możliwości, żeby pracować też przed meczem na naszych słabościach, pod kątem, jeżeli chcemy, widzimy, że słabością jest nasza gra defensywna, a tak pewnie będziemy grać w... Bo wiemy, jak może się potoczyć nasz najbliższy mecz. Graliśmy już z danym przeciwnikiem, wiemy, jaki sposób on gra, jak ten mecz wygląda w poprzedniej rundzie i możemy jakiś scenariusz założyć, jak to będzie wyglądać w przyszłą sobotę. I ze słabości możemy zrobić nasz atut. Tak. Czasami możemy w ten sposób też popracować. Czyli to jest jeden z elementów planowania morfocyklu do przodu. Czyli tak jak powiedziałem, od meczu planujemy ostatniego bardziej pod kątem regeneracji, później faza doładowania i faza zwyżki, czyli to jest przed meczem przygotowanie. Taki ostatni piłkarski szlifz i motoryczny. Generalnie na ten moment będziemy pracować w ten sposób, że czwartki będą bardziej intensywne na pewno niż piątki, ale w pewnym momencie, jeżeli już będziemy na tyle przygotowani, zaadaptujemy się do pewnych obciążeń i intensywności, chciałbym, żeby te piątki były mocniejsze nawet niż czwartki, tak żeby pewne aspekty energetyczne zostały przed meczem bezpośrednio pobudzone. Ale to do tego jeszcze na pewno dojdziemy. To jest kwestia czasu. Tak jest. Od momentu, w którym zaczęliśmy współpracować z trenerem Sage, zauważamy, że intensywność treningów u nas zdecydowanie wzrasta. I myślę, że takim potwierdzeniem tego wszystkiego jest to, że w ostatnim okresie zawodnicy testowani, przychodzący do nas na testy z różnych klubów, po rozmowach takich indywidualnych po treningach, mają właśnie takie odczucia, że te treningi u nas są zdecydowanie bardziej intensywne niż tam, gdzie do tej pory trenowali. A prawda jest taka, że nie są to zawodnicy, którzy przychodzą z klubów, których nazw nie znamy. To są kluby, które znamy, więc jakby trenujemy coraz bardziej intensywnie, ale myślę, że Kuba wierzę o tym, że jeszcze nie tak intensywnie, jakbyśmy chcieli. Musimy się do tego zaadaptować. Jest to pewien proces, tak? Proces jest długotrwały, bo to jest kwestia nawet pół roku, więc przechodzimy jak gdyby pewnymi etapami do tego. Nie da rady za szybko przejść do wyższej intensywności. Na pewno teraz dużo będziemy musieli pod kątem prewencyjnym opracować, żeby następne obciążenia wprowadzić na wyższy poziom. Chcielibyśmy to robić w ten sposób, że 4 tygodnie pracujemy nad pewnymi aspektami, też pod kątem oczywiście intensywności, ale też tak jak powiedzieliśmy, oczywiście morfocyklu pracujemy na 5 płaszczyznach, czyli 4 tygodnie pracujemy na pewnych aspektach, 2 tygodnie później sprawdzamy te aspekty i upewniamy się, czy możemy przejść dalej, kolejny krok, tą intensywność bądź określone zagadnienie. Tak. Z mojej perspektywy jako trenera zespołu U17, ty jako trener przygotowania motorycznego jesteś dla mnie mega wsparciem, ponieważ cały czas ja mogę się rozwijać jako trener pod tym kątem właśnie motorycznym, ale też co tydzień, czy nawet w tych rozmowach takich luźnych na Messengerze, na WhatsAppie, czy przez telefon, cały czas wymieniamy się uwagami, rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w danym tygodniu i jakby poszerzasz mi spektrum tego, co mogę w tym zespole zrobić, co zmienić, co wdrożyć, nad jakim akcentem się teraz skupić, kiedy troszkę zluzować, kiedy dociążyć pewne rzeczy, tak prawda? Moja rola polega przede wszystkim na tym, że pomagam przy planowaniu
motocyklu, czyli przede wszystkim zwracam uwagę na aspekty systemu energetycznego, w których praca powinna być zawarta. Dlatego też wcześniej zostało przeprowadzone przeszkolenie. Krótkie szkolenie, na które akcent był położony na to, żebyście zrozumieli, czym te przestrzenie energetyczne są i jak je później na boisko przełożyć. Tak. W jakich one grach mogą być zastosowane. Dlatego też to wy później jak gdyby te gry dobieracie, przestrzenie i tak dalej. Ja je ewentualnie skracam, poszerzam, pomagam wam przy planowaniu tej koncepcji. No a druga rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę, to jest planowanie tych zmiennych. Zmienne za chwilę sobie powiemy, na czym polegają, bo to jest bardzo ważna rzecz i to nas na pewno wyróżnia. Zdecydowanie. Tak. Jeżeli chodzi o pracę tutaj na naszym gdzieś podwórku polskim. Tak, czyli na trzech płaszczyznach, jeżeli chodzi o neuromotorykę, tutaj planujemy budować, czyli to jest aspekt lateralizacji, aspekt centralizacji i centrowania mózgu, tak? Każdy z tych aspektów zawiera określone dziedziny czy przestrzenie, które później na boisku powinny zostać wyodrębnione, czyli mówiąc o aspekcie centrowania mózgu, mówimy tutaj o przedniej części i tylnej części mózgu. Na przykład tylna część to jest praca na pewnych systemach, może nie schematach, ale automatyzmach, dokładnie, na pewnych automatyzmach i na to nadpisujemy później myślenie logiczne, abstrakcyjne i tak dalej. Czyli jak gdyby każdy z tych sześciu płaszczyzn, bo mamy trzy główne i one są podzielone na dwie jak gdyby podpłaszczyzny, na każdy z tych sześciu płaszczyzn są za coś odpowiedzialne. One są za coś odpowiedzialne, co na boisku może dać nam przełożenie. Przełożenie. I one znowu bazują na systemie wizualnym, systemie vestibularnym, systemie sensomotorycznym. Jak gdyby to jest kolejna rzecz, którą my chcieliśmy na boisko przełożyć. I te aspekty ja staram się zawsze w te wtorki, które się spotykamy, czy podczas których się spotykamy, wam rozpisać. Ewentualnie troszeczkę wcześniej, żeby już we wtorki mieć to gotowe i tam będziemy to sobie cały czas doskonalić. Czyli każdy mikrocyk, czy każdy morfocyk będziemy do tyłu omawiać, co się udało, co się nie udało. Jeżeli będziemy już mieć wszelkie narzędzia do tego też diagnostyczne, to będziemy starać się też każdy mecz analizować i od meczu, tak jak powiedziałem, do meczu planować. Czyli od meczu to, co nie wyszło, na zasadzie ty mi powiesz, które aspekty taktyczne nie wyszły, które tobie na przykład, nie wiem, w ciągu 5 minut, 10, w jakiejś przestrzeni czasowej określonej nie wyszły wam określone zadania boiskowe. To są momenty, prawda? To są momenty. Ja bym nie chciał, żebyśmy tego sumarycznie czy całościowo postrzegali. Od 0 do 90. Tylko tak jest, momentami. Czyli tak jak my chcemy trenować, czyli chcemy trenować ze zmiennymi. Arytmią tempową, ze zmiennymi, tak jak powiedzieliśmy, neuromotorycznymi i motorycznymi. Czy samymi neuroaspektami, także to jest długi temat, żeby to teraz, za długi temat, żeby to teraz poszerzać. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób postrzegali, czyli w meczu nam nie wyszło w określonej przestrzeni czasowej to i to. I teraz dlaczego to nie jest? Szukamy przyczyn. Tak, szukamy przyczyn. Jeżeli chcieliśmy, nie wiem, zagrać wysokim pressingiem i te 5 minut tego wymagały, a na przykład nie potrafiliśmy zamknąć przeciwników, to z czego to wynikało? Czy z motoryki, czy z taktyki, czy tam za mało było tej pracy fosfagenowej, czy tam za mało było właśnie tej pracy na zasadzie glikolizy i tak dalej, żeby nie wchodzić w te aspekty typowo fizjologiczne. I od meczu będziemy na samym początku nad tymi aspektami pracować i później do meczu, czy następnego przeciwnika. Oczywiście, żeby nie było też tak, że ktoś tutaj nam zarzuci, że przygotowujemy się tylko pod wynik następnego przeciwnika, bo to nie jest to. Natomiast jak gdyby aspekty rozwojowe wkładamy, tak jak powiedziałem, modelowo, pod nasz model, czy rozumienie gry. To ja mówię, może... Bo teraz będzie o model, to też na pewno teraz ty będziesz w stanie powiedzieć, że jak gdyby my byśmy chcieli, żeby nasz zawodnik wyszedł stąd na wysokim poziomie inteligencji boiskowej, rozumienia gry. Tak, nie tylko pod kątem jednego modelu, tak? Tak, dlatego ja właśnie może wrócę do tego, o czym powiedziałeś, że generalnie bierzemy pod uwagę ostatni mecz i mecz następny, czyli grę przeciwnika, natomiast my kontekst przeciwnika, gry przeciwnika wykorzystujemy do tego, żeby jakby uwypuklić koncept czy zasadę wynikającą z idei gry w procesie treningowym, czyli to, co wystąpi w sobotę w meczu, wiemy, że to wystąpi, uwypuklamy to i wykorzystujemy to środowisko do tego, żeby to w treningu wdrożyć, prawda?
To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, o której powiedziałeś. U nas jakby fundamentem nie jest model gry stricte, a raczej idea gry. Czyli efektem końcowym naszej pracy ma być zawodnik, który rozumie grę. Tak jest. Który rozumie grę, a nie tylko sztuczne ścieżki poruszania się, że tutaj, 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 bo taki jest schemat. My chcemy gościa, który rozumie koncepty, rozumie sytuacje, rozumie momenty, w jakich się znajduje, prawda? Bardzo ważne, tutaj podkreśliłeś kilka razy słowo rozumie, idea, czyli to rozumienie gry. Ja pod tym samym kątem później planuję się to, co powiedziałem, neuromotoryka, czyli cały czas poszerzanie spektrum pracy poszczególnych obszarów mózgu, żeby cały czas pod kątem rozumienia gry, żebyśmy byli aktywni. Także to jest moja główna rola tutaj. Odchodzę kompletnie od pracy takiej wyizolowanej, motorycznej, czy od periodyzacji aspektów fizycznych. Tego nie ma, tego piłkarz nie potrzebuje. Pod kątem neuromotoryki, pod kątem rozwojowym, to jest gdyby moje założenie główne, żebyśmy się przygotowywali. Czyli ja staram się teraz dopasować do Twoich konceptów, czy do Waszych konceptów, Waszej idei, a oprócz tego cały czas poszerzam spektrum rozumienia. Cały czas tego rozumienia. Z tym, że należy pamiętać, że ta idea gry, i ta idea gry jest na tyle uniwersalna, aby zawodnik jakby po całym procesie tym szkolenia u nas był w stanie sobie poradzić w różnych modelach. Oczywiście. Czyli ta idea gry nie jest ukierunkowana na jeden sposób grania. Tak. Jeżeli mamy potrzebę grać wysokim pressingiem i chcemy tak grać, i chcemy dominować w ataku pozycyjnym, to tak gramy, ale chcemy, by zawodnicy też rozumieli, kiedy trzeba zejść do obrony niskiej, bronić i grać w kontrataku, nie? Tak. I ja... Moje aspekty motoryczne, neuromotoryczne staram się dopasować do tych założeń, które Wy mi dacie wcześniej, czy zaplanujecie sobie. Na samym początku naszej współpracy szliśmy w sposób bardziej złożony, czy może nie złożony, bardziej zintegrowany sposób. Tak, tym modelem zintegrowanym żeśmy pracowali, czyli to ja narzucałem Wam, w których przestrzeniach czasowych, jak macie pracować. I Wy do tego dopasowywaliście aspekty typowo piłkarskie. A teraz natomiast będziemy się bardziej już przenikać. Teraz będziemy się przenikać, będziemy szli w sposób modelowo-konceptowy. Czyli to Wy powiecie, jakimi konceptami, jakimi ideami, jakimi modelami chcecie grać. Rozbijemy te części pierwsze, tak jak teraz sobie planujemy. Ja do tego będę Wam dawał główne założenia, natomiast te założenia Wy później będziecie wplatać sobie w jednostkę tego i razem później my będziemy to sobie ewentualnie jeszcze modelować, żeby widzieć, czy na pewno poszliśmy do jednej strony. I co jest fajne w tej naszej współpracy, z mojej perspektywy, to jest to, że wspólnie opracowujemy ten morfocykl. Później ja jako trener piłki nożnej staram się dobrać tak środki treningowe, żeby wyegzekwować od zawodników, czy stworzyć im takie środowisko, żeby powtarzalność tego konceptu była odpowiednio duża, b, żeby wpleść te przemiany energetyczne, które z danego dnia, czy ten akcent motoryczny, który wynika z założeń morfocyklu, ale my później, na koniec tego tygodnia, omawiamy sobie to, nagrywamy w trakcie tygodnia, nagrywamy te treningi, omawiamy, obserwujemy z wideo, omawiamy raz w tygodniu z Tobą, z dyrektorem Akademii i z koordynatorem naszym, czy z całym sztabem, tak? I sobie możemy omówić, zobaczmy, tutaj ten aspekt wyszedł, tutaj potrzebujemy troszkę większe boisko, żeby wywołać bardziej taki efekt i tak dalej, i tak dalej. Czyli my z tygodnia na tydzień, jakby jako trenerzy się rozwijamy, ale zawodnicy też dzięki temu idą cały czas do przodu. Tak jest. Staramy się jak najwięcej zrobić po prostu na boisku, bo to jest sól piłki nożnej jako gry zespołowej. Tak jak powiedziałem, jak najmniej wyizolowanych form. Oczywiście te wyizolowane formy też muszą być, chociażby w formie treningu prewencyjnego, bo do tych intensywności, które nam są potrzebne, musimy mieć zawodników gotowych, przygotowanych do tego pod kątem wszystkich komponentów mięśniowych, więzadłowych i tak dalej. Także oczywiście te aspekty są bardzo ważne. Powiedział, że to są podstawy do tego, żeby później na boisku móc naszą wizję przekładać na boisko. Tak, i te rzeczy się dzieją dwa razy w tygodniu u nas podczas poniedziałek i czwartek są jakby sporty uzupełniające oraz jednostki motoryczne wyizolowane. I teraz będziemy poszerzać to spektrum jeszcze o też wyizolowane jeszcze formy ze Zbyszkiem i z Miłoszem, którzy będą nam pomagali w pracy takiej wyizolowanej, czyli wzmacniającej. Nie będzie to też oczywiście żadna periodyzacja w tym momencie aspektów siłowych, typowo motorycznych, natomiast wszystko będzie zrobione pod kątem tego, co takiej funkcjonalności, takiej funkcjonalności i tego, co my będziemy chcieli osiągnąć w tym dniu, czy w następnych dniach na boisku.
Tak jest. Czyli boisko jakby jest kluczem do tego wszystkiego. Jest kluczem. Piłka nożna jakby jest punktem wyjścia do motoryki, a nie motoryka punktem wyjścia do piłki nożnej. Trening motoryczny nie może być celem samym w sobie, tak. To jest, on musi wynikać z boiska. To jest tak, główne założenie moje, nasze. To musi wynikać z tego, co my chcemy osiągnąć na boisku, bo to jest nasz główny cel. Z idei gry, która wynika w pewnym sensie z idei nauczania. No tak, dokładnie tak. Czyli rozumienie gry to jest, można powiedzieć, słowo klucz. I pod rozumienie gry staramy się każdy kolejne aspekty wdrażać. Stąd też te 5 płaszczyzn, na których planujemy. I stąd też nazwa Morfocyk. Kuba, wyobraźmy sobie sytuację, że dzisiaj nie jesteśmy w Stali Rzeszów, natomiast w jakimś mniejszym klubie, gdzie mamy do dyspozycji tylko, powiedzmy, 3 jednostki w tygodniu, mamy wspólnie rozpocząć pracę. Jak byśmy to ogarnęli? Generalnie, mając do dyspozycji 3 jednostki treningowe, w pracy z dziećmi czy z młodzieżą, oczywiście numer 1 to bym się skupił na dobrym rozplanowaniu tego czasu, czyli wychodzimy z założenia, że wyciskamy maksa z tego, co mamy. Tak jest, wyciskamy maksa z tego, co mamy. Wszystko staramy się robić na boisku. Naszą główną ideą to jest oczywiście dalej to rozumienie gry z naciskiem na nasze podstawowe aspekty motoryczne. Natomiast oczywiście pracując 3 razy w tygodniu też bardzo ważny jest aspekt rozwojowy takich, takich dzieci czy młodzieży. Stąd też bardzo ważne by było, żebyśmy przynajmniej jedną jednostkę czy jakieś stawki w treningu tutaj poświęcili już na może nie formę wyizolowaną, ale połączenie, czyli formę już nie iść w formę tą modelową czy ideową, konceptową, tylko na samym początku iść w formę tą zintegrowaną. Bardziej zintegrowaną. Integrowaną, tak jest. Czyli integrujemy aspekty motoryczne z aspektami typowo piłkarskimi. Nie do modelu, nie do idei. To możemy zrobić oczywiście na tyle, ile na czas pozwoli w treningu. Natomiast bardzo ważne tutaj będzie to, żeby i pod kątem prewencyjnym popracować, i pod kątem rozwojowym, bo to jest podstawa do tego, żeby później. Czyli dalej punktem wyjścia byłoby dla nas rozumienie gry. Tak jest. Natomiast troszeczkę planowanie by się zmieniło na pewno takiej jednostki. Nie byłby to sposób, tak jak powiedziałem, modelowy, tylko bardziej sposób zintegrowany. Czyli część treningu moglibyśmy wyizolować po to, żeby wprowadzić może wzorce ruchowe, tak może jest. Jakąś prewencję. Tak, wyizolować może nie do końca wyizolować, bo to można ze sobą połączyć, czyli tam może być cały czas piłka w to wplatana, możemy to robić pomiędzy, czyli czyli mimo wszystko wyszynku. Szukalibyśmy tak, jak jest w naszym morfocyklu, jeżeli chcemy robić taktykę indywidualną, to szukalibyśmy na przykład małej gry, tak gdzie wyegzekwowalibyśmy ten akcent, powiedzmy, siły, tak? Tak jest. Czyli główne założenia motoryczne, czyli tak powiedzieć, akcent siły, akcent zwrotności, akcent mocy czy pojemności fosfagenowej, czyli te aspekty dalej byśmy byli w stanie na boisku przełożyć, natomiast pomiędzy, jeżeli wykonujemy jakąś aktywną regenerację, bo nie chciałbym, u mnie nie ma czegoś takiego jak pasywna regeneracja, czy zawodnicy stoją na boisku. Można spokojnie to wdrażać. Tylko to będzie oczywiście wymagało dobrego rozplanowania czasu i rozplanowania miejsca na boisku, czyli całych setupów. Nie? Czyli potwierdza się teza, że dobry trener to przygotowany trener, który ma wszystko zaplanowane. No, zdecydowanie tak. Przed treningiem żeby mieć zaplanowane, ale oczywiście są jak gdyby dwa słowa ciężkie, natomiast które trenera powinny od samego dołu do samej góry. Mówię tutaj bardziej w sposób, może nie wiedzę, żeby tu ktoś nie odebrał tego źle, czy doświadczenie, ale bardziej chodzi mi o rozwojowo, nie? Patrząc, czyli od góry do dołu, sposób holistyczny budowa treningu i sposób heurystyczny, czyli sposób cały czas musimy na boisku reagować na sytuację. Żeby przełożyć to bardziej na piłkę nożną. Holistycznie, czyli biorę wszystko pod uwagę, motorykę, tak mental, taktykę, technikę. Czyli te 5 płaszczyzn. Tak, te wszystkie płaszczyzny, o których mówiłeś. A heurystycznie, czyli mam tego popularnego nosa trenerskiego, obserwuję, co się dzieje na boisku i reaguję, jeżeli trzeba coś skorygować. Tak, nosa, można tak powiedzieć, natomiast to wynika też to z wiedzy. Wiedza, doświadczenie. Wiedza, doświadczenie, jak najbardziej. Tak jak mówię, to jeżeli mamy 3 jednostki treningowe, jak najbardziej oczywiście jestem w stanie się zgodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w sposób typowo modelowy, czy pewnych konceptów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Ale zintegrować już tak. I polegałoby to na tym, żeby była ta zintegrowana praca.
Dziękujemy za obejrzenie pierwszego odcinka Star Master Class. Zapraszamy na kolejne, które już wkrótce. Dzisiaj z Wami rozmawiali Jakub Sege, Karol Zniszczu. Trenerzy, pod linkiem do tego filmu macie od nas pewną niespodziankę. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z przygotowaniem motorycznym do mnie czy do trenera Sage, zadawajcie je w komentarzu, a na pewno ustosunkujemy się do nich w kolejnych odcinkach.